Cześć. Jak zwykle poza fotografią były pytania związane z Tajlandią. Ich tutaj nie będę poruszał, zrobię o tym ewentualnie kiedyś tam daleko w przyszłości osobny odcinek. No a dzisiaj lecimy z tematem fotograficznym numer 1. Mam Photoshopa CS5,5 od premiery. Używam go tylko do retuszu. Jest sens przechodzić na Photoshopa w abonamencie? Aparat mam stary, rawy wciąż mi działają. Gdybyś miał Photoshopa CS6 zamiast 5,5, to powiedziałbym Ci, żebyś nie zmieniał, bo różnice pomiędzy nimi są... No, są powiedzmy w miarę duże, ale nie w zakresie retuszu. Natomiast pomiędzy CS6 a CS5,5, no tam już różnica jest bardzo duża i tutaj nie chodzi o możliwości programu, to znaczy finalnie zdjęcie będzie wyglądało prawdopodobnie tak samo, niezależnie czy obrobisz w Photoshopie CS5 czy CS6, czy tymi późniejszymi. Ale CS6 zyskał sporo takich upgrade'ów typu zapisywanie zdjęć w tle, wsparcie sprzętowe dla Liquify, czyli dla tego filtru, skraplanie, formowanie. Wszystko działa dużo, dużo sprawniej, sam Photoshop jest szybszy i ze względu na to wydaje mi się, że warto zmienić. Także no, myślę, że warto, tylko kwestia tego, ile tego Photoshopa używasz, bo jeśli nie robisz tego codziennie, no to wtedy może już niekoniecznie, ale jeśli jest to Twoje narzędzie pracy, no to ja bym zmienił. Czasami mam zlecenie i pracuję w Photoshopie w sRGB, czasami w Adobe RGB. Czy muszę przełączać w preferencjach zależnie od tego, w jakiej przestrzeni mam zdjęcie? Przestrzeń barwną wybierasz wcześniej, podczas wywoływania RAW-ów i jeśli niczego nie zmieniałeś w Photoshopie, to ta przestrzeń zostanie zachowana. No chyba, że grzebałeś w preferencjach i na przykład ustawiłeś, że nawet jeśli zdjęcie będzie w przestrzeni sRGB, to mimo to otworzę w Adobe RGB. No ale zakładam, że nic takiego nie robiłeś i masz standardowe ustawienia, no to wtedy nic nie musisz robić, tak jak sobie to zaimportowałeś do Photoshopa, będzie ok. Jakie masz oświetlenie podczas obrabiania w nocy? Właśnie będę się przeprowadzał i ściany będę malował na szaro 18%, ale nie wiem, jakie oświetlenie mam zamontować. Co doradzisz? Głównie obrabiam w nocy. Po pierwsze, nie ma czegoś takiego jak farba 18% szarości i tak dalej. Nie jest tak, że idzie się do sklepu i się mówi, poproszę farbę 18% szarość. Ta szarość wychodzi w połączeniu z oświetleniem, które masz w pomieszczeniu. Czyli jeśli będziesz miał bardzo jasne światło, no to wtedy potrzebujesz ciemnej farby. Jeśli światło będziesz miał słabsze, no to farba będzie odpowiednio jaśniejsza, możliwe, że nawet biała. Najlepiej jest właściwie mieć biel, dlatego że wtedy potrzeba bardzo słabego, nie bardzo słabego światła. To światło jest mocne w porównaniu do takiego standardowego, które ma większość ludzi w pomieszczeniu, ale jest dużo słabsze niż trzeba mieć przy ciemnych ścianach. No i to ma swoje plusy, ma to swoje wady. Napisałem o tym artykuł i niedługo go odświeżę. I tak była jeszcze dalsza część pytania. Jakie masz oświetlenie podczas obrabiania w nocy? No takie samo jak w dzień, bo to oświetlenie musi być takie samo, a światło dzienne trzeba całkowicie wyciąć. Tam musi być roleta, która to całkowicie wyeliminuje, tak żebym miał stałe warunki, żebym obrabiając zdjęcia w nocy miał takie same efekty, jak obrabiając zdjęcia w dzień. Wiadomo, że produkty z jabłkiem w logo najlepiej wyświetlają kolory. Piszę o laptopach. Gdybyś jednak miał wybrać cokolwiek innego, inny laptop, co byś wybrał? Ostatnio dokładnie to samo zapytał mnie znajomy dosłownie kilka dni temu i ostatecznie sam zdecydował, że kupuje MacBooka Pro z Retiną. On kupił wersję z 2015 roku, nowy laptop, bo one dalej są w sprzedaży. No i z tego, co mi wiadomo, jest zadowolony. Chodzi o to, że jeśli będziesz chciał kupić laptopa innej firmy z dobrą matrycą o komponentach podobnych do tych, które są w MacBooku, no to i tak nie zapłacisz mniej. Okej. Od tego nowego laptopa, od tego nowego MacBooka Pro z touchbarem zapłacisz mniej, bo tam cena jest chora. No ale jeśli kupisz wersję z tego poprzedniego roku, no to już nie. Ceny będą bardzo podobne. Możesz kupić jakiegoś tańszego laptopa, tylko że tam już będą inne komponenty i matryca będzie kompletnie inna, dużo, dużo gorsza niż w tym MacBooku Pro. No więc pozostaje pytanie, jaki jest sens, żeby kupować inny komputer. No prawdopodobnie chcesz Windowsa, nie chcesz macOSa. No i kolejne pytanie. Czy to będzie komputer podpinany do monitora zewnętrznego? No bo jeśli tak, no to okej, ten wyświetlacz nie ma żadnego znaczenia i wtedy można dużo zaoszczędzić. Można kupić laptopa nie jakiegoś biurowego, dobrze wykonanego, tylko cokolwiek, byle miał odpowiednią moc. No i wtedy opcji jest dużo. Można kupić właściwie cokolwiek, byle te komponenty się zgadzały. Natomiast jeśli będziesz chciał na tym obrabiać zdjęcia,
no to wtedy sprawa się bardzo mocno komplikuje, jeśli będziesz chciał obrabiać zdjęcia na tym ekranie wbudowanym. No i ja nie widzę żadnej alternatywy do MacBooka Pro z Retiną. Są ewentualnie Dell Precision, nie wiem czy to się tak czyta, są Lenovo ThinkPady z taką lepszą matrycą. One mają chyba oznaczenie P50, nie P50S. I tam można dodatkowo dopłacić do lepszej matrycy. Tylko że to dalej nie jest to samo, co jest w MacBooku Pro z Retiną. To dalej będzie coś dużo gorszego. No a cena wcale zbyt mocno nie odbiega od tej wersji z 2015 roku. Nawet nie wiem, czy w ogóle cokolwiek będzie taniej. Ale na pewno będzie taniej niż MacBook Pro, ten całkowicie najnowszy. No bo tak jak mówiłem, ta cena jest przegięta. I warto się zastanowić kilka razy, czy na pewno warto go kupować. Można też kupić wersję bez z Retiną, ale bez touchpada. Touchpada? Touchbara. Bez touchbara. Tylko że to nie jest ten sam MacBook. On ma inny procesor. Tam jest wersja mobilna, taka niskonapięciowa. No i te MacBooki już są mniej wydajne. To jeszcze jedno. Radziłbym unikać laptopów gamingowych, bo tam nawet jeśli będzie matryca IPS, to matryce do gier, one się zazwyczaj bardzo, ale to bardzo mocno różnią od tych, które są używane tutaj podczas retuszu. Właściwie to są zupełne przeciwieństwa, bo tam liczy się szybkość, liczy się wyświetlanie najmniejszego detalu w cieniach, a nie jakość, odwzorowanie koloru. Te rzeczy nie mają żadnego znaczenia. Więc tutaj nie mam pewności, ale podejrzewam, że te laptopy gamingowe mimo IPS-a będą bardzo, ale to bardzo słabe do grafiki. Ale będą miały dobre parametry, no bo tam bebechy są naprawdę fajne. W artykule na stronie, i tutaj link do mojego bloga, omawia pan, cytat, w Nikonie używam zawsze profili D2X. Koniec cytatu. Mam podobny aparat, Nikon D750, ale nie widzę u siebie takiego profilu, tylko standardowe. Skąd mogę pobrać i zainstalować takie profile, jak pan ma? Używam Adobe Photoshop CC. Podobieństwa pomiędzy D700 a D750 tak naprawdę kończą się na nazwie, bo to są mocno różne aparaty. Tam matryce rejestrują, może nie matryce rejestrują, zupełnie inną kolorystykę, ale na standardowych profilach ta kolorystyka jest zupełnie inna. I tego problemu z żółtą skórą w Nikonie D750 nie ma. Dlatego raczej nie było sensu tworzyć profil D2X i Adobe ich nie stworzyło. Ewentualnie możesz poszukać w internecie, ale nie ma jakichś baz, nie ma takiego odpowiednika GitHuba dla profili kolorystycznych, tylko te profile są rozsiane po różnych forach internetowych, no i musisz poszukać w Google, czy ktoś takiego profilu nie stworzył. No, ja czegoś takiego nie używam. Przeczytałem bardzo ciekawy artykuł i tutaj znowu link do bloga i postanowiłem doszczegółowić jedną kwestię. Widziałem już te malutkie, doszczepiane obiektywy do telefonów, ale zastanawiam się, czy zadziałałoby połączenie telefonu z obiektywem na przykład M42. Zastanawiam się głównie, czy taka hybryda miałaby techniczny sens. Czy mogłoby to wpłynąć na kontrolę nad głębią ostrości? W ogóle się na tym nie znam i nie chciałbym gadać głupot, ale wiem, że coś takiego kiedyś istniało do Nikona. Nie wiem, czy jest dalej sprzedawane i nie wiem, czy jest na M42. Ale to nie da żadnej dodatkowej kontroli nad głębią ostrości, bo ta głębia jest tak wielka, że tam w zasadzie nie masz go kontrolować w telefonach. No a dodatkowy obiektyw dokładany do tego standardowego obiektywu, on nie sprawi, że głębia ostrości będzie mniejsza. Ewentualnie zdjęcia makro, może tam bym widział jakieś zastosowanie, ale chyba tylko tam. A tak poza tym to te standardowe soczewki doczepiane, dedykowane, robione specjalnie pod telefony, pod aparaty w telefonach. No wydaje mi się, że to będzie lepsze rozwiązanie. No i to tyle. Nie chcę tych Q&A robić jakichś specjalnie długich, więc póki co spróbuję utrzymywać mniej więcej taką długość jak obecnie. No a jeśli macie jakieś pytania, zadawajcie w komentarzach pod filmem. Biorę pod uwagę, żeby w przyszłości robić te filmiki dłuższe, nawet i 20-30 minutowe, tylko że wtedy prawdopodobnie będą rzadziej. No ale nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie. Okej, no to do zobaczenia. Cześć.